Siemeneczko, ja jestem Bebetem Games. Witam was w grze Stoisz Hunter Simulator, czyli w grze o tematyce boi magazynowych. Prolog, oczywiście demo było już wcześniej ogrywane, dzisiaj mamy już pełną wersję, już troszeczkę czemu wyszła, ale już teraz w pełnej okazałości odpalamy, zaczynamy od nowa to wszystko, więc lecimy sobie z tematem na początku odcinka. Ja zachęcam was do jabłeczki w górę komentarza i życzę miłego oglądania, bo zdaje mi się, że raczej będzie się dość sporo działo. Mamy tak, poniedziałek, pierwszy tydzień, pierwsza aukcja, odpuść tablet, rejestruj się na aukcję w Blueberry, nać auto, wejdź do auta, jedź, da. Oczywiście to fajne, w końcu jest pełna polska wersja językowa, więc mnie to na pewno teraz bardziej interesuje, bo wtedy mieliśmy wersję angielską, pełną wersję angielską, więc wiecie, troszeczkę było to bardziej przeze mnie anglojęzycznie wszystko łamane. To co wiedziałem, to jakoś tam sobie to ogarniałem. Teraz tak, otwórz dźwigarza, był coś tam, aha, otworzyło mi coś. A bo ja wiem, o co chodzi, więc ja takiego nie muszę, jak ten, bo już to kiedyś ogrywaliśmy na początku. Właśnie to wszystko, więc powinienem raczej chyba wszystko wiedzieć. Mam nadzieję, że jakoś tam nie będzie jakichś zbytnich lagów. Jeśli coś do czego, to wybaczcie. Mogą być lekkie deformacje pod względem ustawień graficznych i tego wszystkiego, ale myślę, że aż tak źle nie będzie z tym wszystkim. Pierwszy odcinek taki będzie. Prawdopodobnie dzisiaj dojdziemy do tego całego prologu, który mieliśmy. Czyli wykup całego tutaj sklepu stacjonarnego. I wtedy powinniśmy mieć wszystko na eleganckości. Ale wszystko się okaże. Co tutaj będzie tam? Ja wiem, wychodzimy, idziemy sobie po prostu bezpośrednio na naszą aukcję. Aukcja jest tutaj. Wygrać swoją pierwszą aukcję. Dobra. To co? Wchodzimy. No wiadomo, odpocznij, aby rozpocząć medytację. Tu mamy jakiś stół, mamy jakąś skrzynię. To nie wiem, czy jakiś z lewo zmywak. Coś na podobę. To jest piecyk gazowy, tak na pierwszy rzut oka. Łóżko, śmieci, paleta, do tego skrzynia. Dobra, no co, lecimy, nie ma co się tutaj bytnio nad tym rozwodzić. Dawaj, 40, nie ma co się pierdzielić, podbijamy mocno. A ty dziadu. Yep. 20. Trzeba powoli sobie tutaj lekko podbijać. Mam mieć... A 246 funduszów, dolarów. O, tak, dolary są. Mamy wygrane, dobra. Co my tu mamy? Zlep przemysłowy. No dobrze powiedziałem, zlep oznawak. Później zweryfikuj. Właśnie, to było zastanawiające, co to było dokładnie. Teraz możemy po prostu w polsku sobie to przeczytać. Tutaj mamy dywan, oczywiście przez koło stówki, już zarobiony stół, tutaj 70, mamy 70, tutaj było 46, 50, mamy 110, to około 150, natychmiastowa sprzedaż, 3 plus 3, ale tak samo, mamy tutaj pies, zamieszny pies, 7 dolarów, tutaj mamy linę, która też będzie mogła być 15 dolarów lata. Ciekawe właśnie, co tu, o, to mi chodziło, bo to patrzcie, fajne, rzeczy, czekajcie, teraz do kurzeczko. Znaczy podejrzewam, że te pierwsze akcje raczej nie będziemy byli, nie będziemy ostatni. Stara skrzynia transportowa. Właśnie dobra skrzynia. Tam jakieś dynia halloweenowa. Ty w ogóle kupuje to? 63 dolary za dynię halloweenową, proszę państwa. No i natychmiastowa sprzedaż. A czemu natychmiastowa? No tutaj będzie, to jest jednak jakaś skrzynia była. Zapeczka jest skrzynia, proszę. No suma summarum, chyba że będziemy mieli wszystko. No tak, wiadomo, kwestia tego, że musimy... Czekajcie, to jest jakaś stara skrzynia. Czemu ja nie mogę jej otworzyć? Chciałbym ją otworzyć, żeby po prostu zobaczyć, ale raczej chyba tego się nie da zrobić.
Więc co? Czekajcie, ja trochę to źle robię. Muszę sobie podjechać po prostu samochodem, naszym dostarczakiem. Widzę, ja sobie... Chciałem zobaczyć, ile mam FPS-u, dobra. Tutaj trochę gram na niższych ustawieniach, gram na 2K, ale gram na średnich. Niestety to my to wszystko dokładnie nie chodzi, jak trzeba, ja bym chciał. Teraz otwórz. No i teraz to. Pierwsze, co by było możliwe do wpakowania. Ja bym w skrzyni wpakował sobie dynię. Młotek, tego typu rzeczy. Coś, co mi nie będzie przeszkadzało, nie będzie mi zawalało miejsca, liny, nie liny, tego typu rzeczy. Budynie raczej tu wejdzie bez problemu. Bo tam jest trąbka, wszystko takie dupie, dupie wiele. Będą pochłamane. To jest skrzyni, że po prostu jak najmniej z tego materiału weszło. No bo powiem szczerze, może być coś ciekawie z miejscem na naszym aucie. Czy coś jeszcze pod spodem mamy? Jeszcze tam jest jakaś dynia o Halloweenu, kraj widać chyba jest, jak się nie mylę. No, teraz się przydało tą dynię Halloweenową wziąć. Ale nie wiem, czy się tak uda pakować. Ona nie jest w jakimś tak ciekawym stanie, no ale tak w zasadzie. Tu uda się teraz to zamknąć. No. Na upartego się jeszcze dało, jeszcze tak, przydałoby się tak parę młotek jeszcze dopakować. Żeby to, słuchajcie, wziąć jak najwięcej materiału, wie najwięcej rzeczy i dopiero to zawozić do siebie, tak jak to było na samym początku, to żebym teraz odjebał. Bo tu jest naprawdę dość ciasno z tym wszystkim, ale jakoś to trzeba jakoś ładnie ogarnąć. Ja bym na przykład wziął tak, nie wiem, łóżko z tym stołem. Tylko tak, najgorzej to jest to, albo ja tego nie umiem po prostu zrobić, żeby po prostu jakoś to mądrze ogarnąć. Patrzcie, ja muszę tak zrobić, żeby po prostu wszystko weszło na strzała. I ja nie musiał tutaj cudować i wracać się 50 razy tutaj na tym miejsce właśnie. A to może być problematyczne. No. I to jest problem, bo tego nie mogę ani przekręcić. A nie, przepraszam, mogę przekręcić. Opa, takie małe. Kurwa, a to jak to nie spali, to będę normalnie mistrzem ustawiania. Gdzie ja mogę tak sobie kliknąć? Prawym guzikiem sobie kliknę. Jakoś tam sobie to może wcisnę. Kijowo to wygląda. Strasznie to źle wygląda. No ale jakoś innej opcji tutaj nie mam, żeby to zrobić. Tak. Ale to tragicznie wygląda pod względem, chodzi mi bardziej o moje ułożenie tego wszystkiego. Tragicznie to wygląda, no ale może się uda to wziąć wszystko na jednym strzale. No bo mamy tylko jeszcze jedną skrzynię, tak na szybko patrząc. Mamy jedną skrzynię, oczywiście ten dyman. Ale powiem szczerze, tak to się kuźwa chybocze wszystko na boki, że ja nie wiem, czy ja z tym dojadę gdziekolwiek. Nie mam bladego kuziwa pojęcia. Zdrowo z jak wejdzie dywan? No, nie wejdzie. No, nie pykło. Nie pykło to, chyba troszeczkę źle to zacząłem rozkminiać. To wpakowywać. Dobra. Dokładnie. Źle. Źle, panie źle. Więc trzeba tak zrobić. Jeszcze raz. Trzeba tylko pościągać. To po prostu. Można dać na spód. Dajmy to na spód. Może to wtedy jakoś będzie miało lepsze przełożenie. Do tego, by to lepiej ułożyć, lepiej te miejsce zagospodarować. Na takie właśnie pierdółki. No bo tak, jeśli tutaj mądrze ułożymy te skrzynie, to naprawdę no, jest to troszeczkę problematyczne, ale jest to wykonalne jak najbardziej pod tym względem, żeby to po prostu jakoś to wpakować. Więc tak, ja bym sobie to jakoś tu ułożył, tak. Dywan może by poszedł wtedy tutaj w poprzek, jeśli by tutaj udało mi się dopakować. No mniej więcej powiedzmy, że jest tak. No i tak, teraz w kolejności albo stół i dopiero na stół położyć sobie ten stelaż od łóżka, który by mógł moim zdaniem chyba najlepiej pasować, ale no słuchajcie, gdybać to sobie można. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak właśnie to pakujemy. No, na razie to nie wygląda za pięknie. Za pięknie, za cudownie. Tylko czekajcie, czemu ja mogę tylko bokiem to wziąć? Tak, będzie tak. Dobra, nie, wiecie co, ja nie będę cudował tutaj z tym.
Jedno sobie to po prostu zabiorę już. Tak jak teraz jest. Czekajcie, nie, wyłącz. Chcę wyłączyć ten, żeby troski nie wali. Sobie to po prostu zawiozę. Tam, gdzie powinienem iść do lokalnego lombardu. Pedla przymioty w lombardzie. A ja mam lombard chyba tam u siebie. Więc na razie to wezmiemy. Nie, to już proszę. Czy byś mi to po prostu wczytało teraz z tego mojego przedniego save'a? Bo tak szczerze mówiąc, chyba tak to się właśnie podziało teraz. Czekajcie, ja sobie to po prostu wyrzucę. Dopiero w późniejszym czasie. Późniejszym. No, jak po pierwsze przywieziemy jeszcze tą stara szuduszka. Z lewo zmywak. Przywieziemy. Ja sobie to ogarnę. Czyli chyba ogólnie progres mój chyba zapisało. Skoro to tak działa, bo jak kupowałem ten chyba ten, a może mam po prostu takie złudzenie, nie wiem. Dobra, co my jeszcze mamy tam gdzieś? W tym magazynie coś jeszcze mamy, czy coś tutaj mi zostało? Bokiet mi kuźma został, ale mi się. No dobra, to szybokiem zamykałem, pakujemy sobie tak, no bo tam szybokiem to nie jest jakiś duży materiał. Dobra, teraz tak, pakować teraz tę sterach od łóżka, tak to powiem, bez materaca. Na to tylko i wyłącznie z lewo zmywak musi wylecieć. Czy to się utrzyma tego? Opa, nie, kochany, nie, jakoś powinno się tu utrzymać. Nie, patrzcie, podbija to niemiłosiernie, więc kolejność trzeba zmienić. Z lewo zmywa w pierwszej kolejności. Pio wtedy na to pójdzie. Czekajcie, bo coś. Kuźwa, no nie idzie tak, jakbym chciał. Nie, w żadnym wypadku. Trzeba to jakoś mądrze ułożyć, a tego zbytnio nie da się mądrze wyłożyć. Albo ja to źle robię. Ale słuchajcie, to jest początek gry. Ja nie robiłem tego od wersji demo. Więc tutaj będę mógł mieć problemy po prostu, jak każdy może z większość ludzi, a może tylko ja jestem taki nakaliczny. Tego nie wymagam od siebie, bardziej żeby tylko po prostu to zrobić, ogarnąć, zawieść i sprzedać i zarobić mamony. No ale chyba zbytnio pieniędzy nie mamy, bo mamy tylko, nawet nie wiem ile pieniędzy na koncie, z $515. Dobra, więc myślę, że teraz. Aha, dobra. Dywan spadł. Dywan spadł, więc tutaj chyba coś się pozmieniało od ostatniego razu. W porównaniu do poprzedniego. Od poprzedniej rozgrywki. No bo starasz to się uduszka. Znaczy, no wiecie o co mi chodzi. Ta rama. Starasz uduszka, tak to ja będę mówił. Na razie się trzyma. Więc zobaczymy, czy ja to dobrze rozkminię. Bo mi się zdaje, że ten progres mój poprzedni był zapisany tutaj. Bo ja nie miałem wtedy pierwszej opcji wtedy z tym lombardem. Patrzcie, to bardzo. Ja to teraz sobie wejdę. Siemano, Mieciu. Porozmawiam z sprzedającym. Teraz tak. Matosienkowa. Jakość może zobaczymy w ten sposób, co? No ale patrzę, że dość dobrze. Dobra, no i teraz kwestia tego, że ja muszę coś tam mam jeszcze do zweryfikowania. Za $1000, to jest za dużo dolarów, nie zrobimy, no dobra. Ale coś tam jest, więc zobaczymy. Blueberry Village, Lombard Blueberry. No to teraz chyba tylko co mnie potrzeba, no to chyba jechać na kolejną aukcję, która będzie chyba zakończona, to będzie next start. To będzie teraz. Po czwartej, jeśli dobrze jak minie. Czy ja zdążę przyjechać? Czy ja zdążę dojechać? Nie wiem. No ale jakoś czas chyba wolnie trochę leci, więc mam nadzieję, że się uda ugarnąć te 900 jeszcze tego tysiaka.
Siemaneczko, jak tam? Otwieraj. Tutaj wszystko. Co my mamy? Możemy sobie podejść. Mamy to samo. Mamy taką porządną taką, nie wiem jak to powiedzieć, ramę kuziwa z tego łóżka. Mamy paletę śmieci, tam się bokiem, to jest jakaś niewiórka, ślinka, skarbonka, to wszystko. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, czy coś po nie podbijasz. Łoż, kurwa, teraz to zajebałem 442. Oj, 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 może być to niemiło dla mnie. Kurwa, czekajcie. Dobra, wracam. Dobra, podjeżdżamy busikiem. Ładujemy. Wszystko. Pyk, pakiet trzeba nie powiedzieć, otworzyć. Macie wątpić, że ja wszystko tutaj ogarnę. No strzał, tak mam jakieś dekoracje na Halloween. Innowacyjne. Czy bokiem tak wspomniany. Tu mam jakiś naszyjnik. Natychmiastowa sprzedaż. Mamy tak, tutaj coś mamy. Tu nie możemy tego zweryfikować. Unikalny. Dziwne, dziwne, bardzo dziwne. Stół. To jest pralka, powszechna. Natychmiastowa sprzedaż. Tu coś jeszcze jest. Natychmiastowa sprzedaż. Tutaj mamy karabin. Powiem szczerze, nie wiem, czy się go zwróci. To wszystko, no ale zobaczymy. Będziemy zaraz ładować wszystko. Będziemy do Romandu jechać, sprzedawać to i wtedy będziemy wiedzieć, czy to się wszystko w miarę częściowo chociaż zwróci. Tylko tak, muszę wziąć sobie jeszcze tak, poprawić. Jakaś chyba do lodów na maszynka? Nie wiem. To mi się w ogóle zwróci, to ja nie wiem, kurna. No jest ponad po południu, więc nie wiem, do której też ten gościu będzie na tym Lombardzie przyjmował, bo na razie my Lombardu jakokolwiek nie mamy. Więc to będzie dość ciekawie, ale dobrze, żeby mi się fajnie czytało z zapisu poprzedniego. Tak prawdopodobnie jest. I to mnie bardzo cieszy, że jednak nie straciłem tego wszystkiego. Jednak ten progres, który tam był zrobiony w wersji demo, przeszedł tutaj na wersję, można powiedzieć tą główną, tak? Czekajcie, czy coś tu jeszcze, tu mamy tą skrzynię, no tutaj coś tam było. Ja tam w ogóle tego nie robił, tylko mi sobie tą całą skrzynię pakował, bo to mi się nie kali jakoś cudować. Tylko czekajcie, żebym teraz... Dobra, to mi się wyprzaczyła, tak to powiem kolokwialnie. Ja sobie to na pralkę położę, na pralkę czy na lodówkę położę, dobra. Chyba tu więc takich pierdół to nie ma. Więc tak, zamkniemy sobie tu, pojedziemy i to... No to tego też mi się powinna nie spodziewać. Jednakowoż. Ale dobra, może jakoś tam się to wszystko poutyka. I będzie git. No patrzcie, i teraz się utknęło i teraz jest git. Nie wiem. Co się wcześniej stanęło? Karabinek mi się nie chce tutaj łapnie złapać. Karabinek mi się tu wcisnął. Powinien. No i się wcisnął. No, jedziemy do sprzedamy to. Teraz co jest aktualnie na naszej pacie. Nic nie wiem, że gdzieśkolwiek dobre pieniądze z tego weźmiemy. Chyba trochę pochopnie. To wszystko ogarnąłem. I może być teraz problem z tym wszystkim, ale spokojna głowa. Czekajcie, no bo teraz tak, mam zarobić duże swoje pieniądze, ale wiem, że mogę sprzedać tam. Ciekawe, czy uda mi się właśnie zrobić tu w Lombardzie bezpośrednio u niego. Mam nadzieję, że tak. Tak, mam to. No i co, teraz ja muszę przynieść te rzeczy wszystkie ze skrzynią.
I dopiero on tu będzie wszystko weryfikował. No dobra, zobaczymy, czy na jakiej zasadzie to jest to do zrobienia, bo ja tego jeszcze nie patrzyłem. Patrz, masz tu jomuś. Wszystko chyba nie, to jeszcze muszę wyciągnąć to na wierzch. Nie wiem, zgaduję, aby. Patrz, ziomuś, masz takie coś. Widzisz? Patrz mnie to. Ja nie po to. No i teraz, jak to mam teraz z tobą wziąć? Nic. Z tego nic nie mogę zrobić. Czyli to wraca prawdopodobnie ze mną. A ta skrzynia też nie jest. Nie jest zweryfikowana prawdopodobnie. 14 lat ta skrzynia. A teraz tamto też nie jest, mogę zweryfikować. Te skrzynie to mnie trochę zastanawia. No ale dobra. Mniejsza z tym. Czy trzeba coś, to będę mógł później przyjść, to ogarnąć? Nie wiem, jedziemy na razie jeszcze po. Właśnie, resztę rzeczy, które mamy właśnie tam kupionych. I wtedy będziemy zobaczyć, co konkretnie to można ogarnąć, bo ja tu nie mam pojęcia, co to jest. Czy ja to może po prostu będę sprzedawał u siebie, może. Tak to może zrobimy. Na własnym podwórzu, jak to się mówi. To sobie sprzedamy i wtedy dopiero. Wiem, że to jakiś jest. Jak to powiedzieć? Dobra, teraz tak. Weź jakoś ustaw tę całą ramę tego łóżka. Chociaż to będzie kuźwa problem, coś czuję. Oj, tu będzie problem. Ale musimy się jakoś dać radę. Dobrze, kobieta jest mocna pod tym względem. No i jakoś sobie tutaj powoli jakoś radę daje. O nie, 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 tak to nie chciałem, przepraszam bardzo. Nie, nie, nie. Czy da się to jakoś to ogarnąć? No nie. No i dobra, zobaczymy, czy dojadę do sprzedawcy. Ale no ma dojadę z tymi właśnie pięknymi rzeczami właśnie. Ogólnie nie wspomniałem niestety drugiego odcinka dzisiaj na kanale, bo dzisiaj zaczynamy dwa odcinki, może nawet więcej odcinków w właśnie okresie już. Listopad do kwietnia takie ilości odcinków będą jak najwięcej, najwięcej materiału na kanale i w miarę też siłę rzeczy. Dobra, teraz mamy tak. No i teraz te dwie rzeczy. Ja muszę wziąć, no po prostu chyba ze sobą. Nie sprzedać u siebie, bo ja nie wiem, o co chodzi z tym. I jeszcze wracając do tematu właśnie wspomnianych odcinków. Teraz minimum dwa odcinki dziennie. Chciałem trzy. Ale niestety komputer nie wyrabia mi z Until Dawn, więc tego nie nagram. Pod nim się za przeproszeniem zastał. No nie daje rady tego robić. No jak nie nagrywa się, niestety tekstury jakoś tam miała się w tekst wczytuje. Jak chcę to ogarnąć, nagrać. Klapa. Klapa konkretna, kompletna, nie da się tego zrobić. Może jakąś inną jeszcze greczkę sobie wrzucimy na kanale. Ale minimum te dwie, teraz greki na kanale będą właśnie młyn magazynowy, tak to można powiedzieć kolokwialnie. I właśnie zarówno farming 22, a za tydzień już, można powiedzieć w pewnym sensie, ja tam teraz kurziwa sprzedać, czy ja tu się odjebałem teraz? No to czy tu miałem sprzedać, kurna, ja chciałem to sprzedać. No tak. Jeszcze jedna rzecz była. Bardzo ślepy jestem. Kompletnie jestem ślepy. No i co? Ty, ja nie mogę tego sprzedać z tego samochodu bezpośrednio. To niedobrze. Nie o to chodziło mi, ale teraz będziemy sobie kontynuować tak na następnym dniu, bo ja na pewno jakieś tutaj kolejne kombinacje alpejskie, to widzę, mój kolejny grozik tutaj sobie stoi, chyba to nie mój, Halloweenowy event, nie ma co. Wszystko pięknie zrobił, dobra, no i co? Dobra, trudno. Co będzie, to będzie.
Pokażcie mi, że ten minus ten dysk $215. Najlepszy sprzedany przedmiot $70. Więc no, nie ma jakiejś tutaj tragedii biznesowej. To jest dopiero początek naszych tutaj zmagań ze sprzedażami właśnie takimi. I no co, teraz lecimy dalej na aukcję. Zarejestruj się. Dobra. Lecimy na następną akcję. No musimy kurna zdobywać pieniądze, jakby nie było. My teraz powoli zaczynamy. Może jeszcze nie w pełnym tej sensie zarobkowym, ale powolutku zaczynamy zarabiać tego pieniążki. Więc musimy jakoś tutaj powolutku, małymi kroczkami, niełapczywie ogarniać to. I myślę, że jakoś to będzie z tym wszystkim. Nie wiem, jak to w ogóle jest. Tak do końca nie mówię, nie grałem jeszcze tu dobitnie. To co na odcinkach, więc nie wiem, co tu będzie jeszcze możliwe do wygrania, jakie rzeczy. Wiem, że dużo ludzi to już ograło, czy to na streamach, czy to na odcinkach. I ja jadę swoim tempem i wiem, że tą grę będę właśnie chciał ograć. Myślę, że chociaż w 80%, jak nie w 100% ograć to na moim kanale. Dobra, no to praktycznie to samo jest co poprzednio, więc tutaj zbytnio nic nie możemy zrobić. Oddychę podbijamy, zobaczymy, co chodzi z tym. Czekajcie, jak on zrobi to i tak. Dobra, 230, 210. O ty pingo, ja sobie teraz mam dwie dychy. O, będzie to. Wojny magazynowe są naprawdę drogie. Poszło. Mamy to. Aż się pobita natańczyła. Piłka do ćwiczeń. $9. Mamy śmieci natychmiastowe. Mamy dywan. Mamy to na sprzęt jakiś. Mamy tutaj piłka nożna. Chociaż to bardziej futbolówka, braka typowa. Ale ja się na tym zbytnio nie znam. Holą mi stuk siana. Mamy tutaj oczywiście rama łóżka. Natychmiastowa sprzedaż. Mamy tutaj uchwyt na ciężar. To może być miałe. Ja myślałem trochę mniej droższe, ale dupa. Dobra. To jest natychmiastowa sprzedaż. No szczerze, nie mam tu jakiejś rewelacji, bo chyba skrzynka też jest. Skrzynia chyba też jest raczej pusta. Chyba jakaś tam książka widzę jest. Ale że z książki dużo pieniędzy nie zrobimy. No co, no, nie ma co tutaj gdybać, ładuję tu na busa i jedziemy z tematem, ładujemy, jedziemy sprzedawać i Mailando. Kostkę siana, tutaj chciałem kostkę siana jakoś tutaj wybawić. Tutaj położę na tą ramę łóżka, ale czy to tak mi bliżej? Teoretycznie, no jest praktycznie, no, kurna. Panowie i panie, to jest idealny materac na to łóżko. Ma to mamy łóżka, jest naprawdę zajebisty materac. Mianki, ekologiczny, wymienny, panie w utrzymaniu. To się zniszczy, to się kurna spali w piecu. Jak ktoś ma piec. Jak nie, to się może rolnikowi sprzedać i też to będzie miało przełożenie na zarobek. Więc to się nic nie manuje. Tylko kwestia, że ja tego materiału jak najwięcej pakował za miarę możliwie, a czy to tak będzie, to wątpię, że to wyjdzie. Bo tu mogą być perturbacje małe, ale jakoś co się da, to się pakuje. Ale raczej z tego pieniędzy dużo nie będzie. Tego dyciaka będziemy mieli długo, długo będziemy mieli prawdopodobnie tutaj zarabiać, bo teraz musiałem $310 zrobić. Przepraszam, $290 zrobić, żeby teraz jako to z tym wyjść. A czy tak będzie, to tego nie wiem. Tu mi się nie pykło, nie wcisnęło mi się to po prostu. Teraz tak, cyk. No ma ten, tutaj nie chce być. Bo wiecie co? Jedziemy, sprzedamy to. Przejdzie po drugą partię tego towaru, tak to powiem.
Zobaczymy, ile tego będziemy mieli. Ale zdaje mi się, że szału nie będzie. O kurwa, aże mycham było. Że dużo raczej tego nie będzie. To nie będzie szału. Mimo wszystko, ale trzeba dać temu szansę. Po prostu teraz, tak? Więc dobra, lecimy to sprzedajemy. Mam nadzieję, że tam wszystko będzie można posprzedawać. Zadanie wykonane, już zarobiliśmy. A tam czemu nie mogę sprzedać tego? Ciśnij co? Korzystając z aplikacji narzędzia na swoim tablecie możesz kupić najlepsze urządzenia do weryfikacji i naprawy przedmiotów. Narzędzie naprawcze są używane do podnoszenia jakości przedmiotów na wyższy poziom, co przekłada się na wzrost wartości przedmiotu. Im lepsze narzędzie naprawcze, tym wyższy poziom jakości. Możesz uzyskać po naprawie lepsze narzędzie weryfikacji. Weryfikacyjne pozwolą ci weryfikować rzadsze przedmioty. No to już mi się podoba. Tylko teraz co? Ja to mogę sobie kupić tutaj. Aha, narzędzie naprawdę to jest to. Ale to ja bym chciał. To bym chciał. No ma, zobaczymy. No. Na razie dają to co trzeba, no to sobie to weźmiemy. Tu jest księga, czemu ja jeszcze nie zweryfikowałem? Patrzcie, poziom na pra... poziom. Ej, nie w kminie tego, no patrzcie. Ja to niby kupiłem ten, nie to, co tu. Czy kupiłem to, co nie? I czemu ja teraz tego nie mogę naprawić? A, bo poziom napraw. Narzędzie na... poziom na... narzędzia naprawczego, drugi wymagany, drugi poziom. No dobra, no jak drugi, no to drugi, no to, to, to nie ma co się bawić. Na razie będziemy jakoś tutaj po prostu powolutku zarabiać pieniążki, no nie ma innej opcji. Idziemy zaraz po tą resztę, sprzedamy to, no wszystko. Zobaczymy co jeszcze, może jakąś jeszcze jedną aukcję zrobimy. Napraw zepsuty przedmiot. No ja zbytnio nie mam chyba co naprawiać. Tak patrząc kątem oka, bo to piłkę naprawię. Mogę je naprawić. Patrzcie. Nic nie mogę tak w zasadzie naprawić. A piłkę, przepraszam. Piłkę mogę sobie naprawić i mogę sobie naprawić właśnie ten stojak na ciężarki. Tak, piłka. Piłeczka, teraz tutaj ten torba. O, torbę to jeszcze pakować jakoś trzeba. Aż miejsca, no kutwa co jest. Ej, nie mogę wpakować torby. Torba mi się buguje. Ej, no nie obsy jajku na Andrzej. Mamy dywan, który też chęcią bym tutaj jakoś pakował. Tylko podejrzewam, że to będzie mogło być ciężko, ale jakoś się nam weszło. No i teraz tak, jeszcze to. Piłeczka. No i wsiąść. No i to, jedziemy to sprzedać. Chyba wszystko z tego magazynu wzięliśmy. Sprzedamy to teraz tak, no podwójce, tak. Osiągnij poziom renomy 10 w Blueberry. Kup swój własny nomad w Blueberry. Zaraz wystaw przedmioty na sprzedaż w swoim lombardzie, własny biznes. Czyli, mam powiedzieć, to teoretycznie jest ta kontynuacja, ale my chyba poprzednim odcinku. Poprzednim razem chyba to już mieliśmy kupione, jak się nie mylę. Ale ten poziom renomy, to ja nie wiem, to jest... Który to jest ten, tutaj Blueberry 10, 6? Chodzi o to? No mam nadzieję, że to jest to. I to tak będzie. Chociaż tutaj zbytnio też to nie widać. Gdzie ta poziom jest? Mapa umiejętności. Jest chyba to, to jest 7 poziom, tak? Więc trzeba jechać co? Jeszcze następną akcję sobie dorwać, zarejestruj się i lecimy jeszcze jedną akcję zrobimy i zobaczymy jak i pewnie będziemy już kończyć
bo to już jest 35 minuta odcinka. No a tak jak to pewnie fajnie się nagrywa. No bo jednakowoż tutaj nie trzeba się jakoś tak mocno skupiać, robimy to co trzeba, czyli kupujemy, naprawiamy i już mamy to zupa. I sprawdzamy po prostu. Raczej rzeczy to podobne będą raczej, tu nie będzie jakichś nowych rzeczy. No raczej tu nie ma, mam jakieś tutaj, pewnie tutaj, nie wiem, jest 250 będzie. Aż nie wiem, bo ile to będą wychodzić. Okay. Right. Okay. Market. Yep. Mówiłem dzisiaj 48. Mam nadzieję, że to pójdzie. No i fajnie. Udało się to zrobić. Zweryfikuj. Napraw. Już mamy troszeczkę więcej pieniążków na naszym koncie. Tutaj nie możemy tego. No to nie wiem, teraz tu z takimi rzeczami będzie można zrobić. Zweryfikuj. Napraw też nie mogę. Weryfikuj, no powiedzieć też nie mogę, oczywiście, bo to jakieś jest ciężkie do tego, do ogarnięcia. Nie ma co. Kurwa. No tu będzie pewnie raczej problem, żeby jeszcze na początku te naprawianie będę robić. Ale jednakowoż, niech to tak już będzie. Ja sobie to skrzynki wezmę, wpakuję i sobie to po prostu sprzedam takie drobniazgi. I tego też nie wiecie, nie zajmowało mi aż tyle miejsca, bo samochód to jednak jest samochód, tutaj musi mieć. Jest mała paka i też jakoś trzeba ogarnąć. Natychmiastowa sprzedaż, tu jest jakaś mapa. Ta skrzynia jest zamknięta. Odnajdź ślusarza, aby otworzyć. Niektóre konteny, które znajdziesz, są zamknięte. Aby uzyskać dostęp do ich zawartości, musisz udać się do ślusarza, który otworzy zamek za opłatą. Opcjonalnie możesz sprzedać zamknięty kontener wraz z jego zawartością. Czyli coś może być nowego, może nie. Aby otworzyć zamek kontenera, musisz dostarczyć go do ślusarza. Czas trwa. Otwarcia są wyższe, im rzadszy jest kontener. Gdy kontener zostanie otwarty, otrzymasz wiadomość o możliwości jego odbioru. Po odbiorze otwarty kontener zostanie wyświetlony przez siedzibą ślusarza. Czyli co? Ja nic z tym nie mogę zrobić. Nic. Nic a nic. Dobra, co, lecimy, ładujemy do skrętu samochodu, na ile pozwoli. Pójdźcie, ta paka, zajebiście duża paka, właśnie ładowność tej paki. No i bierzemy jakieś tam pierdoły, nie pierdoły, pakujemy tutaj do środka, do tej skrzyni. Tylko coś tutaj jest ciężko to ogarnąć, naprawdę jest ciężko to ogarnąć, bo ja trochę się tutaj nawiguję to wszystko. To jeszcze mamy lampę. Napraw też nie mogę naprawić, więc teraz na pewno co muszę chyba kupić, to prawdopodobnie chyba do tej naprawy tego poziomu drugiego, trzeciego, czwartego, piątego itd., żeby po prostu to dłużej mi wychodziło. Jeśli więcej wezmę, naprawię, tym parę groszy więcej sobie wezmę z tego. Więc tutaj jest 2 na 10, ale może 5 czasie będzie 5 na 10 albo 10 na 10. To wszystko dobre. Teraz tak. Chyba bierzemy tą niestandardową skrzynię, której no niestety nie możemy rozładować. Ciekawe, czy by się udało ją wpakować w ten sposób. No niestety, panie kochany, ja muszę chyba ją przekręcić i muszę ją chyba wpakować w ten aktualnie sposób. No bo chyba ona będzie najbardziej klarowną tutaj. Klarownym miejscem pod tym względem, chociaż kurna widzę, że on za mocno tutaj spiernicza. To jeszcze trzeba troszeczkę to inaczej ułożyć, dać skrzynię na bok. Tak.
Jak się dobrze tu unet tak sobie dosunąć, te skrzydzień na początek sobie tutaj dać. I tam to dopiero na koniec, no bo ja nie widzę innej tutaj praktycznie, można powiedzieć, możliwości, aby to zrealizować na ten moment. On, żeby tylko weszło jak najwięcej tych materiałów, tych rzeczy tutaj do tego naszego pięknego dostarczaczka. No i wtedy może to jakoś będzie wyglądać. Dobra, jakoś to się dwa razy się trzyma, ale się trzyma. Więc to aż tak źle to nie wygląda. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, jak to pakuje. Na daszek, bo tak raczej będę preferował i myślę, że jeśli ja wejdę do naszego samochoda, raczej już chyba nie powinno, bynajmniej na ten moment, spaść mi nic. A więc to będzie dwie kale. Dobra, dojeżdżamy, sprzedajemy. No i co? Będziemy sobie to teraz ukrywać codziennie na kanale. Aż to przyjdziemy prawdopodobnie, no bo nawet jeśli będzie wyska dwójka, a wychodzi za tydzień, można już pewnie w pewnym sensie powiedzieć, wychodzi za tydzień, farming, no to będziemy kontynuować farmingi i będziemy to kontynuować, więc tutaj będzie dość tam, no jak nie mogę zweryfikować, na razie, że mogę. No i ta dupka jak chałupka. A śluzarz niby gdzie jest teraz? Czekajcie, tu coś pisze, ale tu nie wiem, czy to jest ten odkłódek. Chyba prawdopodobnie ten. Czyli tutaj musiałem wpakować, pojechać tutaj na prawo. Dobra. Więc no co, no to tak mi się zdaje, że po prostu to jest ten gościu tutaj gdzieś. Kujwaczka, który jest tam. No tu jest ten śluszarz. No i zobaczymy, co tutaj on. Dobra, no to jak mam grać tutaj to wziąć? Mam tutaj to wziąć do środka. Postawić i ty tutaj to gościu. No, nie mogę tego kurna, jak to mam ogarnąć. A kurwa, to nie ta skrzynia, o mój Boże. To nie ta skrzynia, proszę Państwa, co ja odwaliłem? Ja tą skrzynię z zawartością wziąłem i sprzedałem. No, to jeszcze popisałem. To ja się popisałem. I to zdrowo popisałem. No ale nic, to człowiek nie poradzi. Więc tak to jest. Dobra, modeszki. Ja nie przedłużam. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, komentarz, linki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.